Cześć, witam wszystkich entuzjastów i wilbicieli Triody 300B, ale zanim obejrzycie ten materiał, posłuchajcie kilku słów wstępu. Materiał w filmie został opracowany na podstawie artykułu Vacuum Tube Valley nr 1 z rocznika 3 oraz na podstawie książki 70 Years of Radio Tubes and Valves Johna Stokesa. Miałem też dostęp do fragmentów książki 75 lat produkcji lamp elektronowych Western Electric, autorstwa człowieka, który w tej firmie spędził sporo czasu, a mianowicie Bernarda Berniego Magersa. Był on inżynierem elektrykiem, który spędził 45 lat w branży lampowej i zaczynał od firmy Sylvania Corporation, a na emeryturę przeszedł z firmy Western Electric. Pan Bernard posiada zarejestrowane patenty na lampy elektronowe oraz napisał książki i liczne artykuły na ten temat, a ja z nich mogłem skorzystać. Ocena brzmienia lamp, która jest pod koniec filmu, nie jest mojego autorstwa. Ja nie mam takiego zaplecza, żeby zebrać nawet kilka tak drogich lamp. Autorem testów jest Charlie Kittleson. Ja osobiście 300B słyszałem w konfiguracji asymetrycznej na targach audio w Warszawie, ale ta lampa nie zachwyciła mnie. Musiałbym chyba przestawić na wyrafinowane produkcje muzyczne z takich wytwórni jak Name, Stockfish albo Lean Records, ale repertuar tych wytwórni odbiega od moich gustów. Słowo o komentarzach. Są one mile widziane, ale pamiętajcie o zasadach społecznościowych. Niekulturalne wyrażenia, cyniczne uwagi, kłótnie w komentarzach będą bez skrupułów usuwane. Oczekuję też poprawnej polszczyzny z zastosowaniem gramatyki, żebyśmy mogli się wzajemnie zrozumieć. Zobaczmy zatem, czy 300B zasługuje na miano świętego grala lampowego audio. Materiał w filmie opracowano na podstawie artykułu Erika Barbor, historia WE-300B i jej krewnych. Można by pomyśleć, że zasilacz regulowany jakoś nie wydaje się być związany z high-endowym wzmacniaczem. Jednak nie tylko oba są wzmacniaczami jeden dla prądu stałego, a drugi dla prądu przemiennego ale często używają tych samych lamp mocy na wyjściu. Można doprowadzić niektórych audiofilów do zakłopotania, mówiąc im, że trioda o niskim współczynniku wzmocnienia, którą tak lubią, była powszechną częścią przemysłu rządu USA 50 lat temu. Zapytajcie ówczesnego inżyniera elektronika z NASA, do czego służyła 300B, a on powiedziałby, że to wzmacniacz prądowy dla zasilacza wysokiego napięcia. To było bardzo popularne zastosowanie tej lampy w latach 60. XX wieku. Ta lampa została wybrana ze względu na niezwykle długą żywotność, nic więcej. Stosowano również modele 6550 lub 6080, ale trzeba było je wymieniać częściej. W tym filmie postaram się wyjaśnić, jaką drogę przeszła 300B odbycia wczesną lampą HiFi do lampy stabilizatora napięcia i z powrotem do HiFi, a potem do świętego symbolu wzmacniaczy lampowych. Jaka jest historia tej lampy? Na początku były tylko dwa sposoby na uzyskanie więcej niż jednego wata. Albo układ przeciwsobny, np. UX 171 dla radia domowego, albo Western Electric 205D. No i to było stosowane w profesjonalnym sprzęcie albo w telefonach. Jeżeli była potrzebna większa moc, kolejny krok był bardzo duży, bo trzeba było stosować triody transmisyjne, takie jak 211. Większe napięcie anody to zdecydowanie większy koszt. Tak więc pod koniec lat 20. opracowano triody średniej wielkości. Celem było uzyskanie przyzwoitej mocy co najmniej 2 watów z jednej lampy do zasilania niezbyt wydajnych głośników w domowych radiodbiornikach. Albo do pozyskania dobrej głośności w kinie za pomocą bardzo wydajnych przetworników tubowych. Ponieważ potrzeba było niskich zniekształceń w prostych obwodach, preferowano triody, dopóki pentody i lampy strumieniowe nie zostały ulepszone w latach 30. XX wieku. Nie będziemy tutaj wspominać o kilku ważnych wczesnych lampach które rzadko były używane w radioodbiornikach domowych. To są takie triody jak 10, 211, triody Taylora i różne triody z serii 800 firmy RCA. Triody sprzężone bezpośrednio, takie jak Speed Triple Twin, Triad 6B5 i 6N6 oraz Arcturus 2B6 zostaną pominięte, ponieważ są bardzo wyspecjalizowane, przeznaczone wyłącznie do wzmacniaczy klasy B. Lampy nadawcze z włóknem torowym powracają na rynek sprzęcie hi-fi w latach 90. Głównie ze względu na popularność high-endowych wzmacniaczy 211 i 845 oraz pojawienie się swietłany SV811. Ale wróćmy do czasów po I wojnie światowej. Wtedy były tylko proste triody o niskim rozpraszaniu mocy. Włókna były zwykłymi drutami wolframowymi, a przez to były dość nieefektywne. Potem w roku 1921 dr Irving Langmuir odkrył, że dodanie tlenku toru do folframu podczas jego produkcji spowodowałoby znacznie skuteczniejszą emisję elektronów. Pierwszymi lampami, w których zastosowano to włókno, były UV199 i UV201A, obie produkowane przez General Electric które trafiły na rynek w 1923 roku. Jednak odbiorniki stawały się coraz bardziej wyrafinowane, i pojawiła się również potrzeba wytwarzania mocy średniej częstotliwości do nadawania, więc zaczęły się wyspecjalizowane lampy mocy pojawiające się w roku 1925. Pierwszą była UX120, która emitowała tylko o 10 mW. W tym samym czasie pojawił się model o mocy większej niż 1W, mianowicie UX210. Przez wiele lat była popularna jako nadajnik w sprzęcie amatorskim, ale nie była często używana do stopnia mocy audio z powodu wysokiej rezystancji anodowej 5000 ohmów przy 450 V, co wymagało dość skomplikowanego transformatora głośnikowego, aby uzyskać przyzwoitą wierność. Do dziś ludzie nadal eksperymentują z typem 10 lub jej następcą 801 jako lampami wyjściowymi do hi-fi. Początkowo ani General Electric, ani RCA nie miały udziału w kolejnych krokach ulepszania włókien żarzenia przez powlekanie tlenkami baru i strontu w celu uzyskania niezwykle wysokiej wydajności. Mówię tutaj o włóknie żarzenia, ponieważ w lampie 300B mamy żarzenie bezpośrednie, włókno żarzenia jest katodą. UX112 i UX171 to pierwsze popularne triody mocy audio, które zostały stworzone w 1925 roku przez Westinghouse. Następnie w 1928 roku wprowadzono UX250, pierwszą dużą triodę mocy z żarnikiem pokrytym tlenkiem. RCA był prawdopodobnie największym producentem 250. W 1929 roku pojawiła się UX245, czyli mała kuzynka 250. Wszystkie zostały wykonane w bańce bombelkowej pod numerami 112, 245, 250 i tak a później w bańce ST pod numerami dwucyfrowymi, np. 45, 71, 50. Większość laików myśli o tych lampach jako o typach RCA, chociaż RCA nie rozwinęła żadnej z nich. RCA stanowiła duży procent ocalałych starych 171, 245, 250, często pod marką Cunningham. Triody audio zostały opracowane przez RCA tylko raz w 1933 roku i była to lampa 2A3. Podobne triody powstały w Europie: były to PX4, PX25, PP3, PP5, AD1, AC044 i D024. Projektowanie Triod Audio zakończyło się pod koniec lat 30 XX wieku ze względu na pojawienie się wydajnych lamp mocy, czyli tetrodwiązkowych, takich jak 6L6 i KT66. Western Electric miały miejsce podobne wydarzenia. Seria 205 była często stosowana w małych wzmacniaczach mocy, w usługach telefonicznych i pro audio. Lampa 205A pojawiła się w roku 1917, a zwykła 205D w 1925 roku. Pojedyncza 205D mogła emitować 1 W i była mniej więcej odpowiednikiem późniejszej 245. Jeśli inżynierowie Western Electric potrzebowali większej mocy, musieli sięgnąć po znacznie większą serię 211, taką jak we wzmacniaczach typu 10 i 43A. Dział lamp, Western Electric wprowadził później typy przejściowe, takie jak 244 w 1929 roku, która produkowała tylko 50 mW, a była gwoździem do trumny dla 205. Osiągnęliśmy poziom UX250 w 1930 roku za pomocą 254A, bardzo podobne jednostki do UX250. 252a ma moc znamionową przy 400V i 60 mA prądu notowego i może być zdolna do produkcji 8W w trybie asymetrycznym. Została wykonana w kształcie kuli, a produkcja rzekomo została wstrzymana w połowie lat 30., chociaż Bernard Meggers twierdzi, że model nigdy nie został oficjalnie wycofany z produkcji aż do 1978 roku. Głównym zastosowaniem lampy 252a był wzmacniacz typu 59, często używany w przewodowych systemach muzycznych i salach tanecznych. Lampę 254a zastosowano we wzmacniaczu przeciwsobnym 59. Wzmacniacz ten produkował 12 W. Produkcja 252a może być niepewna, ale wiemy, że to jedna z najcenniejszych starych lamp audio. W Japonii na przykład NOS-y mogą przynieść około 300 tysięcy jenów. Redaktor Vacuum Tube Valley, pan Erik Barbour, chciał zdobyć jedną lampę do testów, ale żaden z lokalnych kolekcjonerów nie chciał się przyznać, że taką lampę posiada. Widać, rzeczywiście bardzo cenna. Od roku 1932 sytuacja się zmieniła. 271A pojawiła się w 1932 roku i była stosowana we wzmacniaczach typu 78A, 78B i 82A oraz w niektórych urządzeniach radiowych. Produkowała ona około 2,8 W przy 400 V i była żarzona bezpośrednio. Nie była to lampa zbyt popularna, a jej wartość dziś jest znacznie mniejsza. Niż innych lamp bezpośrednio żarzonych, prawdopodobnie z powodu większych zniekształceń. Wersją Western Electric 2A3, czyli lampy 2A3, była 275A, również produkowana od 1932 roku. Pojawiła się zarówno w kształcie kuli jak i ST i pojawiła się we wzmacniaczach teatralnych takich jak 95A w latach 1932-1934. Jej podobieństwo do wczesnej 2A3 z pojedynczą anodą jest uderzające, chociaż ma żarnik 5V. Co w tamtym czasie było czymś w rodzaju standardu w Western Electric. Western Electric produkowało również VT25 podobną do 10 i VT52 podobną do 45 do użytku w sprzęcie wojskowym pod koniec lat 30. XX wieku. 300A została wprowadzona na rynek w 1933 roku i miała zastąpić 252A. Jej najsłynniejsze zastosowanie to system nagłośnieniowy Western Electric Mirofonic typu 500A. W skład systemu wchodził słynny wzmacniacz 91 A z pojedynczą częsta A wytwarzający 8 W i sterujący głośnik wysokotonowy 297 tubowy. Połączony z tubą 12A i głośnikiem niskotonowym TA2151. Lampa 300A posiada podstawę bolcową, która pozwala na zastosowanie jej w gnieździe bagnetowym stosowanym do lamp nadawczych 811A. Podstawa pasuje również do standardowego czteropinowego gniazda, jak w lampie 2A3. 300B to 300A z kołkiem centrującym podstawę, przesuniętym o 45 stopni, tak aby lampa pasowała do gniazdy typu 205A. W ten sposób lampę 300B można było dopasować do starych wzmacniaczy używających 205, takich jak wzmacniacz 42A. Większość innych wzmacniaczy wykorzystywała standardowe czteropinowe gniazdo waflowe. 1086 i 92A były wzmacniaczami przeciwsobnymi wykorzystującymi 300B, i oba były często spotykane w kinach pod koniec lat 30 XX wieku. Powszechnie sądzi się, że w lampie 300A są tylko numery wygrawerowane na podstawie. Model 300B, wprowadzony na rynek w 1938 roku, był znacznie trwalszy i miał nadrukowane złoto-kolorowe cyfry. Wczesne lampy miały błyszczące wyprowadzenia albo połyskliwy napis. W latach 70. były drukowane zwykłymi gotyckimi literami. Ostatnia seria z 1988 roku przeszła na stare logo Western Electric, by uszczęśliwić japońskich klientów. Po II wojnie światowej nowe zastosowanie 300B dotyczyło głównie lamp zasilających, jak już wcześniej wspomnieliśmy. Przed wojną niektórzy wcześniej audiofile robili z tymi lampami niestandardowe wzmacniacze, do których niestety odstraszała cena. Jedynym zastosowaniem 300B w powojennym domowym hi był bruk 10C, to było wczesne urządzenie hi -Fi. Było to tylko tymczasowe zastosowanie, ponieważ transformator zasilający wzmacniacza miał uzwojenie żarnika do zasilania 2A3, czyli 2,5V lub 300B, 5V. Najwyraźniej bardzo niewielu użytkowników wybierało droższe lampy, Dwa A trzy była tania i wystarczająco dobra dla prawie wszystkich. Możemy jeszcze dodać, że w tamtym czasie pojawiło się kilka artykułów opisujących montaż wzmacniaczy z wykorzystaniem lampy 300B. Doszliśmy do lat 60. Okazuje się, że w tym czasie niektórzy francuscy audiofile odkryli 300B. Tutaj można powiedzieć, że rozpoczął się mały szał na wzmacniacze asymetryczne i głośniki tubowe. Ci panowie nalegali na to, żeby słuchać jazzowych i bigbandowych płyt na sprzęcie vintage, vintage, czyli prymitywnym. Wypróbowali różne wzmacniacze w swoich systemach z głośnikami tubowymi i odkryli, że tylko wzmacniacze lampowe asymetryczne wystarowywały tuby z przyjemnymi wynikami. Zostało to przeniesione do Japonii w 1972 roku z pewnym zaangażowaniem żana Hiragi. Audiofila, który był w połowie Francuzem, a w połowie Japończykiem. Tutaj musimy powiedzieć, że ta ma pękła, bo magazyn MJ napisał artykuł o magicznej lampie 300B i było to w 1973 roku. W tym czasie Western Electric wypowiadał umowy najmu z Kinami i sprzedawał im bardzo tanio sprzęt, który wynajmowali, ponieważ Amerykanom wielokrotnie powtarzano, że sprzęt lampowy jest bezwartościowy i archaiczny. Wielu kierowników takich teatrów czy kin nie mogło się doczekać, kiedy stary sprzęt będzie zezłomowany. To zdumiewające, jak ten sprzęt został zbudowany. W niektórych przypadkach służył nawet 40 lat. Mimo to został zastąpiony przez półprzewodnikowy sprzęt rozgłoszeniowy, a rynek nadwyżek zapełnił się śmieciami Western Electric. Większość z nich została wysłana do Japonii albo Tajwanu, gdzie została przetopiona ze względu na zawartość żelaza. Japońscy dilerzy dowiedzieli się o tym i kupili to za bezcen. Teraz prawie wszystko znajduje się u japońskich kolekcjonerów i dealerów. Wzmacniacze 10,86 i 91A były szczególnie pożądane ze względu na ich przyjemną charakterystykę tonalną. I tak zastosowana w nich lampa mocy Western Electric 300B stała się w Tokio symbolem statusu. W rzeczywistości, poważani japońscy fanatycy Western Electric zainstalowali w swoich pokojach odsłuchowych złożone systemy teatralne Mirofonik. Te zabawki o statusie kolekcjonera wpisują się w powszechny dobrobyt Japonii w latach 70. i 80. XX wieku. Japonia jest małym i zatłoczonym krajem, a nawet miejsce w garażu było ogromnym luksusem, więc nowa klasa pracowników nie interesowała się kastomizacją samochodów, tak jak robili to Amerykanie po II wojnie światowej, ale małe mieszkania mają miejsce na wystawy sprzętu audio. Ponieważ pensjonariusze mieli dobre dochody i pamiętali dobrą jakość elektroniki Western Electric, wszystko z marką Western Electric było uważane za szczyt amerykańskiego audio. Pomógł w tym fakt, że wszystko było przemysłowe i rzadkie. Amerykanie nie robili zbyt wiele sprzętu pro audio. Głównie był używany w teatrach lub stacjach radiowych i był wynajmowany, a nie sprzedawany na wolnym rynku. Uważa się na podstawie badań numerów seryjnych, że wykonano nie więcej niż 4000 sztuk wzmacniacza 91. Lampa używana w tych wzmacniaczach, 300B, była produkowana do 1988 roku, kiedy kosztowała hurtowo 125 dolarów amerykańskich w partiach co najmniej 5000 sztuk. Zainteresowanie audiofilów w Japonii podniosło cenę w latach 80., a wielu radiamatorów i kolekcjonerów śmieci tanio sprzedawało swoje lampy. Następnie w 1988 roku Western Electric zamknęła produkcję lamp w Kansas City, a cena zaczęła gwałtownie rosnąć. Po tym jak ostatnie akcje Western Electric zostały sprzedane w 1990 roku, Dilerzy zaczęli żądać 300 dolarów amerykańskich lub więcej za jedną sztukę. A wszystko to zanim amerykańscy audiofile zainteresowali się lampami 300B. Są ludzie, którzy mają własne magazyny i nie wyzbywają się lamp za żadną cenę. Żaden ze stałych dystrybutorów nie ma ich na stanie, a przynajmniej tak twierdzą. Wszystkie, które pojawiły się na otwartym rynku za mniej niż 500 dolarów, są natychmiast przygarniane. Westrex Corporation czyli Western Electric Export Corporation, została założona w 1928 roku i została założona jako oddział Western Electric w celu marketingu produktów audio. Westrex został sprzedany przez Western Electric w 1958 roku. Teraz Westrex Corporation, kierowane przez Charles G. Whitener Jr., ponownie wypuściła Western Electric 300B. Charles Twierdzi, że lampy zostały wyprodukowane w oryginalnych zakładach Western Electric Kansas City przy użyciu oryginalnych narzędzi i części oryginalnego personelu. Używają materiałów tej samej jakości i przeprowadzają te same rygorystyczne testy na nowej generacji lamp 300B. Lampy te zostały zaprezentowane na zimowych targach CES w 1996 roku w Las Vegas. Używanie 300B w nowych wzmacniaczach rozpoczęło się w Japonii dawno temu. Wiele firm takich jak Nishimura i Audio Professor zaczęło produkować wzmacniacze 91A jako monobloki na początku lat 80. Obwód był uproszczonym wzmacniaczem 91A z pojedynczą pentodą 310A sterującą 300B przez sprzężenie RC. Musiały być popularne, ponieważ od tego czasu liczba firm produkujących asymetryczne wzmacniacze 300B w Japonii stale rośnie. A amerykańska firma Carry Audio przełamała lokalny Trend i do niedawna produkowała wzmacniacze 300B, zarówno w wersji single-ended, jak i push-pull, wyłącznie na rynek azjatycki. Do 1992 roku liczbę Amerykanów korzystających z takiego sprzętu można było liczyć w dwóch cyfrach, ale ukazał się magazyn Sound Practices. Wydawca Joe Roberts był sprzedawcą w high-endowym salonie audio, ale w domu słuchał starego sprzętu Western Electric. Joe wypuścił Sound Practices, aby jego słowami wstrząsnąć sceną high-endową. Od tego czasu SP koncentruje się na wzmacniaczach lampowych typu asymetrycznego, przed wzmacniaczach lampowych i głośnikach tubowych. Początkowo była to herezja w kręgach amerykańskich. Według autorów Stereofil i The Absolute Sound wzmacniacz lampowe miały charakteryzować się dużą ilością przeciwsobnych 65 50 i dużą mocą i do dziś jest wielu amerykańskich audiofilów którzy uważają lampy za zbyt miękko brzmiące, a głośniki tubowo za mocno podbarwione. Ale Roberts był agresywny w promocji asymetrycznej 300B i głośników tubowych Western Electric albo Alltech, które były zwykle z 300B używane w kinach. Wielu uznanych recenzentów audio zaczęło zmieniać zdanie, np. Dick Olsher ze Stereofile w 1993 roku, a później inni. Pozytyw Feedback zaczął zachwycać się wzmacniaczami Audio Note w 1993 roku. Te bardzo drogie, japońskie, jedniotriodowe wzmacniacze są dostępne ze srebrnym drutem w swoich obwodach i transformatorach. No i ostatni, który się nawrócił to Harry Pearson z TAS. Dlaczego o tym mówimy? Bo to jest mała wojna kulturalna. Wiele osobistości upiera się przy swoich racjach, a w wielu przypadkach są oni także biznesmenami, którzy czerpią bezpośrednie zyski ze sprzedaży sprzętu audio albo czasopism. Na razie ta wojna trwa nie przetrwanie. Snobizm stał się główną częścią high-endowego audio, a eksperci są dość snobistyczni. Co do wyższości oryginalnych Western Electric 300A i 300B, to spowodowało, że ceny starych 300B zniknęły z pola widzenia. Większość jest albo gromadzona, albo znajduje się w Japonii. Trudność z uzyskaniem lamp Western Electric została zbagodzona w 1989 roku, kiedy Richardson Electronics rozpoczął produkcję własnej 300B pod marką Cetron. Ta lampa jest zwykle oryginalnym wyposażeniem wzmacniaczy kary i wielu innych obecnych wzmacniaczy z 300B. Chiński Shongwang 300B pojawił się w 1992 roku, oferując tańszą alternatywę. To trochę zabawne, że ci sami dealerzy sprzedają 300B Shongwang za 50 dolarów i sprzedają też 2A3 shongwang za 14 dolarów. Te dwa rodzaje lamp nie różnią się zbytnio pod względem nakładu pracy potrzebnego do ich wytworzenia i nie różnią się też straszliwie materiałami. W latach 90. nastąpił dalszy rozwój. W 1994 roku pojawił się waik VV30B. Bezpośredni zamiennik lampy 300B, ale z większą mocą admisyjną anody i dopuszczalnymi wartościami napięcia. Potem pojawiła się swietlana SV811. Trioda o niskim współczynniku wzmocnienia dla audio, wywodząca się z lampy nadawczej 811A. Nie przypomina żadnej innej dostępnej obecnie lampy i można ją uznać za super dziesiątkę. W tamtym okresie marka Softek wprowadziła własną 300B wyprodukowaną w Rosji, ale te nowe typy wciąż są porównywane do starej WE-300B, co niestety jeszcze bardziej czyni z niej drogą lampę. Podobne rzeczy dzieje się w starych lampowych ligach związanych z 300B, takich jak 50K, 275A i 205D. Konstrukcja 1-anodowa 300B wydaje się wpływać na cenę rzadkiego, wczesnego RCA2A3, który ma konstrukcję jednopłytkową anody. Bez wątpienia doprowadzi to w końcu do wzrostu cen innych starych triod, takich jak 45, 71A i dwuanodowych 2A3. W Aquium Tube Valley przeprowadzono testy. Przed omówieniem testów tych lamp należy powiedzieć i zrozumieć kilka rzeczy. Rynek audiofilski jest niezwykle wyblakły i łatwo ulega różnym wpływom i nie do końca prawdziwym opiniom, więc należy mieć to na uwadze, jeśli się patrzy na te triody. Ale patrząc na to z dystansu, głównym zastosowaniem lampy 300B jest praca w asymetrycznej klasie A1 z obciążeniem anody 2,5 do 3,5 tysiąca omów, bez globalnego sprzężenia zwrotnego. W rzeczywistości te wzmacniacze są bardzo prymitywne. Większość używa polaryzacji katodowej lampy mocy przy 60 mA, co jest wartością zalecaną w starym arkuszu danych Western Electric. A transformatory głośnikowe na rynku wydają się znacznie różnić pod względem wydajności elektrycznej, więc należy przyjąć doniesienia o high-endowym brzmieniu wzmacniaczy asymetrycznych z pewnym przymrużeniem oka. Dobry wzmacniacz asymetryczny może brzmieć bardzo, bardzo dobrze. Ze względu na brak jakiegokolwiek mechanizmu zniekształceń przejścia przez zero, nie ma niebezpieczeństwa zniekształceń intermodulacyjnych na niskim poziomie. Z powodu braku sprzężenia zwrotnego, zniekształcenia narastają płynnie wraz z poziomem wyjściowym, ale transformator wyjściowy jest krytyczny i trudny do zdobycia. Konstrukcja bez sprzężenia zwrotnego wymaga lampy z niskimi zniekształceniami wewnętrznymi. 300B w wykonaniu Western Electric rzeczywiście miała bardzo niskie zniekształcenia. Przez dziesięciolecia była prawdopodobnie królem triod pod względem liniowości, przynajmniej w swojej klasie. Ale świat jest skomplikowanym miejscem, a szalone ceny za klasyczne 300B Western Electric skłoniły producentów do oferowania własnych triod tego typu. Uderzające jest to, że wokół tak małej, jak na dzisiejsze standardy, triody urosło tyle szumu. A co najbardziej fascynujące, do czasów publikacji materiału w akumcie obywatej nie było testów ani innych danych lamp pod kątem zniekształceń. Pan Erik zbudował więc specjalny wzmacniacz typu SE do testowania wszystkich rodzajów lamp mocy. To ten sam wzmacniacz, którego używał do testów EL34. Tam sterownikiem jest lampa 6EA7, napięcie siatki jest regulowane od 0 do minus 150 V. Mierzony jest prąd anody, a obciążeniem jest transformator One Electron UBT-1 z obciążeniem sztucznym 8 omów podłączonym do czepu 4 omy, co spowodowało przy tym typie lampy obciążenie 3200 omów. Podobnie jak w przypadku testów z lampą EL34 Vacuum Tube Valley nr 2, do odczytu zniekształceń użyto analizator VU Data 101B. Niestety. Niektórzy odmawiają przyznania racji, że te testy mają cokolwiek wspólnego z jakością dźwięku. Przepraszam, drodzy widzowie, liczby mogą nie być high-endowym graniem, ale są całkiem dobrym wskaźnikiem tego, co ludzie uważają za najbardziej muzykalne. Wszystkie włókna żarzenia zasilono dobrze przefiltrowanym napięciem 5V dla 300B. I 6 V dla SV811 i 7,5 V dla 50. Pojedyncza próbka nowej Western Electric z 1996 roku została wysłana do Vacuum Wale i przetestowana. Dwie z oryginalnych Western Electric 300B to błyszczące litery typowe dla lat 50., a pozostałe DWA to pozespoły z lat 70 z gotyckimi literami. Obie lampy nie różniły się zbytnio zniekształceniami. Omawiam te testy w wykonaniu pana Erika, ponieważ ja nie mam możliwości testowania takiej liczby lamp 300B, a wyniki są niezwykle interesujące. Wykonał on próby przy dwóch różnych prądach anodowych 50 i 75 mA. Obejmuje to zalecane 65 mA według danych Western Electric. Pomiar 300B przy tym prądzie nie jest krytyczny. Jest producent transformatorów który wpada w histerię, jeśli nawet zasugeruje się mu uruchomienie 300B przy czymkolwiek innym niż święte, wzniosłe 60 mA. Niestety, każdy kto ma wzmacniacz asymetryczny z regulowanym biasem, stwierdza, że trioda staje się bardziej liniowa wraz ze wzrostem prądu anody. 75 mA przy 500 V jest prawie tolerowane dla 300B. Jeśli lampa została oszacowana na 500 V, to została wypróbowana przy 300 V. Chociaż nie było to możliwe w przypadku UX250, ponieważ są one maksymalnie określane na 450V. Pan Erik zauważył, że tylko jedna VAC VV30B została wypróbowana przy 50mA, ponieważ druga przepaliła włókno żarzenia podczas testu żywotności. Jedna lampa z Cetron 300B miała zwarcie siatki, więc pokazano tylko 7 Zdecydowano się również nie próbować centronów przy 500V 75mA, ponieważ niektóre z nich zaczęły protestować, niepokojąco skrzypiąc podczas testu. Co więcej, właściciel oryginalnych Western Electric 300B nalegał, aby jego cenne lampy nie działały przy napięciu 500V i prądzie 75mA nawet przez krótki czas. Tutaj uwaga z artykułu, strzeż się guru! który zaleca przepalenie lampy. Nie każdy typ poradzi sobie z tym. Lampy są ułożone w tabelach ze względu na zwiększanie zniekształceń drugiej harmonicznej. Skoro przeprowadzono testy, to też opublikowano wnioski. I czytamy tam, że przy 300 V Western Electric. Songwang i Wajk były bardzo blisko siebie i brzmiały dość podobnie, może z wyjątkiem większego lampowego basu Songwang. Swietłany nie były testowane pod napięciem 300 V, ponieważ jest to dla nich bardzo niskie napięcie, a jako zmodyfikowane lampy nadawcze preferują większe napięcie i prąd. Zauważmy, że stare lampy z lat 50. były przeciętne w porównaniu, a ich wyniki były takie, jakie dałyby dobre 2A3. Zauważmy też, że w tym teście 15,% to bardzo niskie zniekształcenia w porównaniu z innymi typami i rodzinami, więc czcigodny Western Electric 300B nie jest ciamajdą. Niektóre z tych lamp naprawdę budzą się przy 500V i 50mA. Jest to rozsądne rozpraszanie mocy, jak na 300B, i po prostu łaskocze lampy Wake i Swietłana. Zauważmy, że wszystkie były dość blisko siebie, z wyjątkiem Cetrona, która była do zaakceptowania. W takich testach, ze względu na małą ilość lamp testowych, tutaj była na przykład tylko jedna sztuka sung różnica różnica setnych nie jest zbyt duża. Ponieważ lampy Rejk i Svetłana mogą pracować przy wyższych prądach i napięciach niż 300B i zdecydowanie brzmią lepiej, gdy jest to zrobione, należy je uruchamiać w tych podwyższonych warunkach, aby wykorzystać ich większą zdolność produkcji mocy. Wybaczcie, widzowie, którzy uważacie, że lampy należy tylko słuchać, a nie mierzyć. Tutaj udowodniono, że zniekształcenia mają znaczenie. Test 500V 75 mA był na zewnętrznych granicach dla konwencjonalnych 300B. Szungwang i 4 Cetrony 300B były w stanie tolerować moc na czas szybkiego testu. Było to na granicy zaczerwienienia na anodach. SV811 i VV30B radośnie to wchłonęły i błagały o więcej. W rzeczywistości uruchomiono SV811-10 i 30 b przy 500 V i 120 mA. Nie było problemu. Na anodach nie zaobserwowano żadnego koloru, a zniekształcenia wynosiło około 1/10 dla obu. Zauważmy, że impenacja obciążenia użyta do testowania wszystkich lamp wynosiła 3200 ohmów. To było konserwatywne dla 300B, ale raczej niskie dla SV811. Mimo to SV811 dawały wartości zniekształceń na równi z najlepszymi 300B, wskazując, że SV811 są bardziej odporne na zmiany obciążenia niż większość odbiorczych triodmocy. O co tutaj chodzi, odsyłam do filmów o linii obciążenia. Tam to wyjaśniłem, o co chodzi z tym zmianą obciążenia i jaki ma wpływ reaktancja na pracę takiej lampy. Wyniki uzyskane w czasopiśmie prowadzą do kilku możliwych zaleceń. Western Electric z 1996 roku miała najniższe zniekształcenia, 95%, 000 przy 300 V i 75 mA. Wskazuje to na szczególną dbałość o metalurgię i wyższe standardy kontroli jakości. Nowa Western Electric potrafiła być doskonała zarówno we wzmacniaczach asymetrycznych, jak i przeciwsobnych, które mają napięcie anody poniżej 450 V. VV30B to doskonała lampa zalecana do modernizacji 300B lub do pracy z wyższą mocą. Ze względu na wysoką cenę najlepiej byłoby... Jej używać we wzmacniaczu zaprojektowanym do zasilania jej prądem 100 mA w celu uzyskania najlepszego możliwego dźwięku. Autorzy testów nie polecają takiego forsowania zwykłych 300B, po prostu nie były one do tego stworzone. Naprawdę proszę tego nie próbować. Dalej, SV811 jest również doskonała, choć nie jest kompatybilna z istniejącymi wzmacniaczami. Powinna być poważnym pretendentem do użytku OM lub hobbystów. Podobnie jak Wajk, jest bardzo konserwatywna pod względem mocy admisyjnej i powinna być eksploatowana przy wyższych napięciach i prądach niż 300B. Rezystancja anodowa SV811 wynosi od 2000 do 2500 ohmów i ta lampa będzie chciała. Widzieć napięcie anody od 500 do 800 V co wymaga obciążenia anod 5000 omów lub więcej, więc nie należy nią modernizować typowego wzmacniacza czysta b chyba że zmieniono również transformator głośnikowy. Shugwang 300B to lampa zaskakująco dobrej jakości, ale oczywiście ma ograniczenia mocy admisyjnej. Wydaje się też, że używano w niej materiałów podobnych do innych lamp Shugwang, więc oczekuje się, że żywotność będzie krótsza niż w przypadku innych marek. Jak wspomniano wcześniej, pierwszy Cetron 300B, który otrzymano do testów po podłączeniu do wzmacniacza, miał zwarcie między żarnikiem a siatką sterującą. Nawet przy 4 V na żarniku przebicie powstawało. To nie jest dobre. Więcej próbek z 1995 roku działało, ale niektóre miały włókna, które były bardziej rozbożone, a inne pozostawały w płaskiej płaszczyźnie. W związku z tym wydajność ulegała pogorszeniu. Materiały Cetron wyglądają dobrze, ale pewnie był problem z kontrolą jakości. Dwie lampy z 1994 roku, które pożyczono do testu, były doskonałe, więc może w grę wchodziła zła część z 1995 roku. Ta lampa działa dobrze przy 300 V i 75 mA, ale nowe należy sprawdzać przed użyciem we wzmacniaczu. Pojedyncza lampa do prób, długo oczekiwanego nowego Western Electric 300B, dotarła do testów tuż przed publikacją materiału. Ta nowa lampa miała niższe zniekształcenia przy 300 V na 75 mA. Redaktorzy Vacuum Tube Valley słuchali tej lampy na kilku wzmacniaczach na zimowych targach CES w 1996 roku, tym na nowym wzmacniaczu Jedis SE300. Wyniki były według nich imponujące. Ponadto lampa jest także produkowana przez Softeka, firmę Reflector Corporation w Rosji, ale nie jest powiązana z innymi wersjami i autorzy testów niestety nie uzyskali lamp testowych do prób. Uwagi końcowe. 300B to świetna lampa, ale nie bogini, jak twierdzą niektórzy. Po otwarciu pudełka ze starą Western Electric nie usłyszysz... Ale jeśli pracuje w granicach swoich parametrów, Western Electric 300B działa dobrze we wzmacniaczu, jeśli używa wysokiej jakości komponentów połączonych do dobrze zaprojektowanego, wydajnego systemu głośnikowego. W podobnym duchu pojawiają się nowe typy lamp. Niektóre z niemal równą jakością dźwięku, ale w swoim zakresie mocy oryginalna Western Electric jest znakomita. Niemniej jednak, we właściwie zaprojektowanym wzmacniaczu. Każda z tej rodziny może dać znakomity dźwięk. Ostatecznie to odbiorca końcowy musi zadecydować, czy dana lampa lub wzmacniacz brzmi dobrze, czy źle. Tu przy okazji trzeba powiedzieć, że ta lampa naprawdę brzmi dobrze z materiałem starannie zarejestrowanym. Nie będą to popularne utwory puszczane w radio. Z pewnością nie będzie to heavy metal czy rap. Będzie to raczej muzyka wokalna, jazz, muzyka instrumentalna. Także jeżeli ktoś chce stosować 300B do słuchania Zenka Martyniuka, to wybaczcie, to nie jest ta liga. Na tych tablicach widzicie podziękowania dla osób i firm, które przyczyniły się do powstania artykułu, na podstawie którego mogłem opracować ten film. Przy okazji też pokazuję Wam okładki książek, do których warto sięgnąć, żeby powiedzieć coś o historii lampy 300B. A jak ta lampa brzmi? No właśnie, inny artykuł z Vacuum Tube Valley, Napisany przez pana Charliego Kittlesona, omawia to zagadnienie. Tam zrobiono kilka testów na sprzęcie, który teraz widzicie na tablicy. Artykuł jest zastrzeżony prawami autorskimi, dlatego jeszcze raz powtórzę: autorem tego tekstu jest pan Charlie Kittleson. Gdyby zdarzyło mi się mówić w pierwszej osobie, to miecie to na uwadze, że cytuję z tego artykułu. Materiał, który odsłuchiwano obejmował różne nowe wydania jazzowe i klasyczne i to był materiał z płyt CD. Odtwarzacz został połączony bezpośrednio ze wzmacniaczem albo też stosowano lampowy stopień liniowy opracowany przez pana Erika Barbora i opisany w Vacuum to Valley nr 7. I to był element taki pośredni. Vacuum Tube Valley pisze o swoich testach nieco inaczej niż większość innych magazynów audio. Stosują oni japońską metodę recenzji dźwięku, zapraszają więc wielu lokalnych audiofilów i entuzjastów lamp na odsłuchy w trzech lub czterech sesjach. Wyrażane są opinie grupy, a nie jednego recenzenta. Reklamodawcy nie mają wpływu na ich opinię ani tym, ile wydają na reklamy. Jeśli produkt nie działa dobrze, to czytelnicy Vakium czy będą o tym wiedzieć, nawet jeśli produkt jest reklamowany w tym periodyku. Ostateczny cel to znalezienie najbardziej fascynujących, angażujących i brzmiących muzycznie komponentów. Zobaczmy, co napisano na temat Cetrona 300 bm Firma Richardson Electronics produkuje tę lampę od kilkunastu lat. Ich głównym wyznacznikiem jest rynek amerykański oraz azjatycki. W pierwszym teście w Vacuum Tube Valley nr 3 Cetron 300B miał uzwojenie siatki, które wydawały się nierówne, o czym mówiłem nieco wcześniej, a podczas testowania pod kątem zniekształceń były one trochę zawyżone. Od tego czasu firma Richardson dokonała znacznej poprawy jakości i materiałów w tej lampie. Testowane przez Vacuum Tube Valley Cetron 300B były bardzo gładkie, muzykalne, z bardzo dobrym niskim basem w porównaniu do innych 300B w tym teście. Ta 300B nie ma żarnika z odczepem centralnym, więc niektóre wzmacniacze używające przemiennego prądu mogą generować w tej lampie lekki przydźwięk. Ten szum można wyeliminować przez odpowiednią konstrukcję zasilacza. Wiecie, dzielnik rezystancyjny z odczepem środkowym połączony do masy. Wacliu Valley ocenia tę lampę jako bardzo dobrą, a jedyną jej słabością jest nieco mniej angażujący średni bas niż inne lampy z najwyższej półki. Inskie 300B Szungwang, anoda metalowa. Ta lampa jest standardem w wielu współczesnych wzmacniaczach 300B przeciwsobnych i asymetrycznych, głównie ze względu na jej koszt To poniżej 50 dolarów przy dużej ilości. Audio Note Kit1 lampy były wyjątkowe, z angażującym środkiem i dużą ilością powietrza. Jednak odpowiedź basu nie była zbyt silna, a wysokie tony zostały znacznie wycofane w porównaniu z innymi 300B. Chińskie 300B są stosunkowo krótkotrwałe, a ich średnia żywotność wynosi niestety 500 do 1000 godzin. A chińska 300B z anodą grafitową? Ta lampa jest od kilku lat dostępna u niektórych importerów. Jest to pięknie wykonana lampa o bardzo ciekawej strukturze anody, brązowej podstawie i złotych pinach. Jednak podczas słuchania lampa miała skwierczące, syczące tony wysokie i zatłoczoną średnicę. Dźwięk nie był zrównoważony i był lekko zniekształcony. Softek 300B. Ta lampa jest znana na rynku amerykańskim od lat 90., od drugiej połowy lat 90. Prowadzono kilka wersji. W 1997, czyli w chwili publikacji tych testów, była dostępna w New Sensor albo u innych dystrybutorów lamp. I kosztowała około 59 dolarów za sztukę. Pamiętajmy, że w tej chwili ta lampa jest trudno dostępna, bo pochodzi z Rosji. Kształt szklanej bańki w Softeku 300B jest nieco węższy niż oryginalnej lampie WE 300B. Jest ogólnie lampą wyższą. Zauważono, że lampa miała bardzo dobry balans tonalny, była muzykalna, ale średnica była mniej angażująca niż w chińskiej 300B. Jakość dźwięku miała mniej powietrza. I brzmiała bardziej dwuwymiarowo w porównaniu do Swietłany czy b No to teraz Swietłana. Według pana Erika Barbora ta lampa może być bezpośrednią kopią oryginalnej. Lampa ma otwarty, przewiewny dźwięk. Średnica jest gęsta, bogata i bardzo angażująca muzycznie. Jednak góry było nieco więcej niż soprano w oryginalnej Western Electric 300 Lampa miała nieco więcej wysokich tonów i brzmiała żywo, świetnie sprawdzając się w przypadku głośników z pewnym spadkiem wysokich częstotliwości. W roku 1998 lampa ta w Stanach kosztowała 132 dolary. Western Electric 300B z 1997 roku. To lampa od Charlesa Whitenera. Po prawie dwóch latach rozwoju lampa była dostępna do testu. Przypominam 1997 rok. Wygląda jak oryginalna lampa, Najdrobniejsze szczegóły, takie jak anoda niklowa pokryta czernią węglikową, ma żarnik z centralnym odczepem i klipsy z Miki. Żarnik został bardzo starannie zaprojektowany, aby miał taki sam skład chemiczny i długą żywotność jak oryginalny. Każda lampa ma wygrawerowany na podstawie numer seryjny i jest zapakowana w piękne pudełko wraz z instrukcją obsługi, arkuszem danych i indywidualnymi charakterystykami zdjętymi w testach. Panowie z Vacuum Tube Valley napisali, że warto było czekać, ponieważ lampy zachowywały się tak samo jak oryginalny vintage z lat 50. i 60., których słuchali. Nowa 300B miała doskonałe obrazowanie, była gładka i zbalansowana, miała przekonującą pracę w zakresie nisko- i średniotonowym. Nowa Western Electric 300B jest bardzo wciągająca muzycznie i robi wszystko bardzo dobrze. Whitener wycenił ją na 350 dolarów w detalu i 800 dolarów za dopasowaną parę w eleganckich pudełkach z drewna orzechowego. Przy takiej cenie za lampę, pytanie brzmi, czy będzie ona tak samo długożywotna jak oryginalna 300B? Która lampa jest zwycięzcą? Od lat 70. większość starych 300B była eksportowana do Japonii i innych krajów azjatyckich, przez co brakowało tej niegdyś popularnej lampy. Ceny detaliczne klasycznych NOS 300B w 1997 roku zaczynały się od około 750 dolarów za sztukę w USA i około 1250 dolarów za sztukę za granicami USA. Dzisiaj pewnie jest to ze trzy razy więcej. Z nową Western Electric 300B i roczną gwarancją, zwycięzca nie był trudny do ustalenia. Jeśli masz pieniądze do wydania i chcesz mieć najlepszą i najbardziej muzyczną 300B, wybierz nowy Western Electric 300B. To bardzo satysfakcjonująca lampa do słuchania przez długi czas. Kiedy podłączysz ich parę do swojego wzmacniacza, aby zastąpić chińskie 300B, poprawa brzmienia będzie zdumiewająca. Będziesz chciał słuchać wszystkich swoich ulubionych utworów raz za razem. To jest opinia autorów testu. Niezwykle bliskim, drugim miejscem jest świetlana 300B. Ta lampa jest bardzo angażująca i brzmi trójwymiarowo. Trzeba pamiętać, że obecnie dostęp do rosyjskich lamp jest ograniczony. I prawdopodobnie kupujecie ostatnie zapasy magazynowe lokalnych dystrybutorów. Miejmy nadzieję, że wkrótce ta sytuacja się zmieni. Drugim wicemistrzem jest Cetron 300B. Od czasu pierwszej oceny w Vacuum Tube Valley zauważono znaczną poprawę jakości i dźwięku. Jej cena to połowa nowej Western Electric 300B, no i będzie ona znacznie trwalsza niż chińskie typy. Na tej tablicy widzicie jeszcze podziękowania dla osób, które były współautorami tego testu. Ja ze swej strony też im bardzo dziękuję, ponieważ dzięki temu mogłem Wam przedstawić ocenę brzmienia tych lamp. Może dla osób, które będą chciały, nie wiem, kupić wzmacniacz na 300 B, używać go, będzie to pomocne. Stali widzowie mojego kanału wiedzą, że paradoksalnie ja nie przepadam ze brzmieniem lamp, mimo że prowadzę kanał lampowy, ale są pewne wzmacniacze, które mógłbym używać. Są to wzmacniacze przeciwsobne i to nietypowa pentoda, nie wiem, ultralinear, a jakieś tam bardziej trochę rozbudowane układy, gdzie są dosyć silne ujemne sprzężenia zwrotne, albo też zupełnie co innego, mianowicie. Perioda, przeciwsobna bez ujemnego sprężenia zwrotnego. Teraz widzicie schemat takiego wzmacniacza. Ja bardzo chętnie przedstawię Wam artykuł dotyczący tego wzmacniacza, o ile będzie takie zainteresowanie. Musimy pamiętać, że koszt jednego kanału będzie tutaj w okolicach 8000 zł. A jeśli chodzi o transformator głośnikowy, to jest tutaj zastosowany Citation 2 od Harmana Cardona, trudny do zdobycia. Oczywiście są pewne zamienniki, które można by było tu wykorzystać, ale jakość końcowa tego wzmacniacza będzie niższa. Dlatego ja też osobiście zrezygnowałem z wykonania takiego wzmacniacza, ponieważ no ciężko zdobyć ten transformator głośnikowy. A jeżeli już są dostępne, no to ceny są urywające głowę. Mimo to, jeżeli będziecie chcieli. Żeby Wam opracować film na podstawie tego artykułu, który też jest zastrzeżony prawnie o tym wzmacniaczu, to przy chwili wolnego czasu mogę to uczynić. Proszę napisać w komentarzach, czy są chętni do obejrzenia takiego materiału. 300b Czy jest to bogini? Jej brzmienie można naśladować innymi lampami z epoki, tyle że zdobycie ich jest równie trudne. Czas pożegnać się już z Wami. Mam nadzieję, że film się spodobał. Do następnego razu.